Witam serdecznie, szanowni państwo. Mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem pokazać teraz, jak można zrobić przemodelowanie geometrii ULA z gotowego modelu. Mamy już taki model ULA przygotowany. Budowałem go w poprzednim tutorialu z planów, które nie były zbytnio równoległe. I teraz ten model jest już gotowy. I teraz on jest zrobiony w takim sensie, że mam go tutaj. Jego wymiary są dosyć niewielkie. Jeżeli kliknę na przykład w środkową część, to widzę, że to jest około pół metra, czyli to jest jego rzeczywisty rozmiar w tym momencie. Jest tutaj zrobione też coś takiego, że każda z tych jego części jest wstawiona do słabo widocznych ramek, które tutaj są zapewniane przez obiekt typu empty. I jest to coś takiego, co pozwala mi przesuwać całą część od razu. Czyli na przykład tutaj mogę podnieść pokrywę i na przykład zobaczyć, co jest pod spodem, albo mogę odsunąć jedną z części, traktując ją jako pewną całość. I teraz cechą tego ULA jest to, że każda deska w tym ULU jest osobna tak naprawdę. A więc mogę kliknąć również deskę i ją odsunąć, pokazując wnętrze. Jest to po prostu model zbudowany z osobnych części i te wszystkie części trzymają się razem przy wykorzystaniu obiektów empty, do których są zaparentowane. No i tak, teraz ten model wydaje się dosyć fajny. Mogę go nawet przesuwać za pomocą tej kostki na górze, która również jest obiektem empty, do której zaparentowany jest cały ten ul, wszystkie jego części, a więc mogę go sobie ustawiać w dowolnym miejscu, tak jak mi się podoba. Ale wada tego ula jest taka, że w przypadku, gdybym chciał go teksturować, to teksturować będę musiał każdą osobną część, każdą pojedynczą klepkę, każdy fragment ściany, nawet ten z wycięciami. Każdy jeden. I jest tych elementów tutaj dosyć sporo. Możemy nawet sprawdzić, ile, jeżeli zaznaczę całość, to wtedy w liczbie obiektów pojawia się liczba 39, więc myślę, że tak co najmniej 30 obiektów spokojnie tutaj w środku siedzi. 30, które trzeba rozwinąć, dobrać dla nich teksturę i każdą osobno przygotować. Więc 30 razy musiałbym tutaj pracować nad wyglądem. Oczywiście tego typu rzecz przydaje się wtedy, kiedy chcę pokazać budowę ULA i ewentualnie rozebrać go lub zanimować jego rozbiór na części. Natomiast gdybym chciał, żeby taki ul sobie po prostu na jakimś renderze tylko stał i ładnie wyglądał, albo wydawał się stary, albo zniszczony, to wtedy zmiana tekstury na wszystkich tych 30 elementach byłaby dosyć kłopotliwa i wymagałaby przede wszystkim pół dnia pracy. Dlatego teraz, jak już mam ten cały model, tą strukturę, którą przygotowałem sobie wcześniej, chciałbym pokazać, jak można przemienić tą strukturę w coś prostszego do obróbki. I to, do czego byśmy dążyli, to na przykład zrobienie drugiego modelu, takiego samego z wyglądu, ale prostszego pod względem geometrycznym, czyli bez na przykład tych wcięć zapewnianych przez modyfikator Bevel, bez osobnych części na każdą stronę tutaj. I żeby takie coś zrobić, po prostu zaczniemy modelować, ale przy wykorzystaniu już nie samego planu, tylko jako referencji tego właśnie modelu. Skutkiem tego dostaniemy inny model o takich samych rozmiarach, ale już nie będzie on tak bardzo rozbity na poszczególne kawałki, na poszczególne części. Zaczynamy w takim razie i proponuję zrobić coś takiego na początku. Jeżeli już będziecie mieli taki model zrobiony z tym emptym na samej górze, który trzyma całą jego wielkość, ten empty należy usunąć. Jeżeli usunę ten empty, to oczywiście wszystkie zależne od niego elementy powrócą do swoich normalnych rozmiarów. Proszę zobaczyć, usuwam i bam! Nagle ten ul stał się ogromny. Jeżeli kliknę w jakąś ścianę, to zobaczę, że ona ma tutaj 50 metrów. A więc tak naprawdę moglibyśmy na luzie mieszkać w takim ulu i dodatkowo jeszcze trzymać w nim swoje samochody na przykład. Więc nie o to chodzi. Jeżeli cofnę przez Ctrl Z, to w tym momencie ten mój ul jest malutki, ale muszę jakoś tak usunąć sprytnie tę grupę stąd i w ogóle najlepiej wszystkie grupy, aby te elementy pozostały bez zmian. Mogę zrobić to usuwając ten jakby związek między elementami. Na razie do tej kostki tutaj pustej, do tego empty, mam zaparentowane wszystkie pozostałe elementy. Zaparentowane, a więc one są w układzie odniesienia związanym z tą kostką. Czyli jak kostka jest przeskalowana, to i one są mniejsze. Chociaż wydaje im się, że ich wielkość wynosi 0. Tutaj skala jest ustawiona na 1. Tak czy inaczej, nie mogę usunąć kostki, bo skala powróci do normalnej skali, tak jak te obiekty rzeczywiście ją powinny mieć. Natomiast można zrobić coś takiego, że nacisnę klawisz Alt-P. Po naciśnięciu Alt-P i zaznaczeniu tej kostki tutaj mogę zrobić coś takiego jak Clear Parent, czyli usunę ten związek między obiektami. No i oczywiście teraz to nie działa, ponieważ musiałem parent usunąć z tych wszystkich elementów, a więc weźmy sobie to, zaznaczmy, nacisnę Alt-P i teraz zamiast wybierać samo polecenie Clear Parent, mogę wziąć Clear and Keep Transformation. To oznacza, że w tym momencie usunę nie tylko parent, ale również zastosuję narzuconą przez tego parenta transformację i wszystkie te obiekty
uwolnią się od swojego jakby rodzica, a jednocześnie ustawi się ich prawidłowa wielkość. Proszę zobaczyć teraz, skala tego obiektu jest taka sama, jak wynosiła skala tego tutaj. Znaczy tu jest 1/10, tutaj jest 1/7, dlatego że pomniejszenie nastąpiło w taki sposób, żeby zachować istniejący obecny rozmiar. A więc skala po przeliczeniu wynosi tutaj 1/7. I teraz każdy z tych obiektów musiałbym tak naprawdę potraktować przez Apply Rotation and Scale. I teraz dopiero widzę, jak wielkie są te obiekty empty, które miałem poprzednio tutaj użyte do parentowania poszczególnych części. Widać także, że przy tym zmniejszeniu modyfikator Bevel powrócił do swoich standardowych rozmiarów, które wynoszą teraz dla tych elementów dokładnie 1/10 jednostki, a więc są 10 cm wielkie. No i to jest oczywiście za dużo. A więc ten modyfikator będziemy musieli w jakiś sposób usunąć. Natomiast te obiekty empty, które tutaj są również takie wielkie, także usuwam, aby nie przeszkadzały, więc mogę je zaznaczyć przez Box Select, wciskając klawisz B, rysując prostokąt, a później X, wywalam te śmieci. I teraz mógłbym zrobić coś takiego, żeby na przykład te wszystkie elementy jakoś również zredukować geometrycznie, to znaczy, żeby nie miały tego modyfikatora. I to mogę zrobić używając takiej operacji jak łączenie danych ze sobą. Jest takie menu, które nazywa się Make Links, więc mogę zaznaczyć na początku cały ten zestaw obiektów i na przykład na samej górze pokrywę górną. Ona jest teraz zaznaczona i teraz z tej pokrywy mogę usunąć modyfikator Bevel. Widać już, że ta pokrywa wróciła do normalnego wyglądu. Tutaj jest narożnik sam, bez żadnego ścięcia, bez żadnych kolorów dodatkowych. Mogę także usunąć z niego materiały, gdybym chciał, a na razie to nie jest takie istotne. I teraz mógłbym wcisnąć Ctrl L i wybrać sobie z menu Make Links coś takiego jak Modifiers. I wtedy wszystkie modyfikatory na każdym obiekcie staną się dokładnie takie same jak na tym, który jest aktywny w tym zaznaczeniu. Klikam. I to powoduje, że znikają wszystkie, ponieważ w tym moim aktywnym obiekcie nie było żadnego modyfikatora. A więc podwiązałem tak jakby brak modyfikatorów do wszystkich obiektów i za jednym zamachem mam je usunięte. To co jeszcze można zrobić ewentualnie, przynajmniej spróbujemy czy się uda, to usuniemy sobie materiał z tego górnego zaznaczonego obiektu. Tutaj są dwa materiały, więc mogę śmiało wywalić i wtedy pozostawię ten obiekt bez materiałów, dzięki czemu on od razu jest taki tak ciemno-szary. Jeżeli teraz wcisnę Ctrl L i spróbuję podlinkować materiały, to w tym momencie już ta operacja nie działa. Te materiały, które są na innych obiektach, pozostają i w ten sposób nie mogę ich podlinkować. Tu niestety będzie trzeba usunąć je ręcznie, a to nie jest aż takie uciążliwe. No i teraz tak, usunąłem swoje obiekty empty, które pozwalały mi trzymać razem całą tą złożoną geometrię. W związku z tym nie mam teraz za bardzo jak przesuwać tych wszystkich obiektów. No ale na szczęście wcześniej miałem ten model przygotowany w ten sposób, że każda z tych wielkich części ula znajdowała się na osobnych warstwach, dzięki czemu na przykład pokrywę górną mam na jednej warstwie, a ten górny, powiedzmy sobie, wewnętrzny rodzaj pokrywy mam na drugiej warstwie, zbiornik górny jest na trzeciej i tak dalej. A więc szczęśliwie nadal mam separację tych obiektów dość dobrze tutaj zrobioną dzięki warstwom. I to jest spoko. Mogę teraz zaznaczyć na przykład jedną z tych warstw, wybierając sobie pierwszą z górną pokrywą. Zaznaczę teraz wszystkie obiekty jeszcze raz i wybiorę jako aktywny na pewno ten obiekt górny tutaj. I teraz mogę wcisnąć Ctrl J. Ctrl J łączy te wszystkie obiekty w jeden obiekt, skutkiem czego dostaję jeden wspólny rodzaj materiałów na tych wszystkich obiektach. Jeżeli każdy z nich miałby inny materiał, to one tutaj byłyby na liście wtedy. No i tak naprawdę to jest jeden obiekt tylko. W związku z tym trzymanie go na osobnej warstwie już nie będzie takie istotne. Wtedy istotne było dlatego, że trzymanie na osobnej warstwie wielu obiektów miało sens. No dobra, myślę, że to jest jasne. Jeżeli teraz wejdę do trybu edycji, żeby zobaczyć, jak wygląda moja geometria, to ona może wydawać się troszeczkę nadmiarowa i tak rzeczywiście będzie. Na przykład widzę tutaj, że istnieją ściany, które się powielają. Jeżeli to pokażę troszeczkę z bliska, to będzie jasne, że jest tutaj za dużo tej geometrii i to nie jest dobrze. Zaraz pokażę może, o co chodzi. Proszę zobaczyć. Tu odsunę jedną ścianę i widać, że jak ją odsuwam, to pod nią są jeszcze inne ściany. Tutaj na przykład w tym miejscu w narożniku jest ściana, której nie powinna być. Tu powinna być dziura. Najlepiej, gdyby te ściany były ze sobą połączone. I teraz musimy coś takiego zrobić. To będzie przemodelowanie tej naszej bryły. I tak trzeba zrobić dla każdego elementu. I możemy to zrobić na dwa różne sposoby zasadniczo. Więc teraz tak. Pierwszy sposób, w takim przypadku, kiedy mam dosyć prostą geometrię i ona jest zbudowana precyzyjnie, nie ma w niej dziur żadnych ani nic, to jest dosyć dobry sposób na taki przypadek. Dodajemy tutaj obiekt, który może być zwykłą kostką. Ta kostka jest oczywiście większa. I teraz nasz obiekt łączymy z kostką za pomocą operatora Boolean.
A więc ta kostka powinna się nam jakby ograniczyć tylko do objętości tej górnej pokrywy, a jednocześnie zachować całą jej geometrię. Może pokażę, jak to zrobić. Wystarczy tylko, że weźmiemy sobie spokojnie z kamienną twarzą modyfikatory i na przykład weźmiemy bevel. Jeżeli wezmę bevel i dodam go, to w tym, sorry, nie bevel, co ja plotę. Trzeba wziąć sobie boolean. Jeżeli wezmę boolean i teraz jako obiekt podam temu boolean informację o tym, że chcę mieć obiekt cube 001, to w tym momencie może nastąpić operacja intersect, a to będzie właśnie część wspólna tych dwóch obiektów. Więc klikam w zakraplacz tutaj i wybieram sobie obiekt, którym jest ten cube 001. Pach, został wybrany. Z jakiegoś powodu nie widać tutaj sensownego efektu, więc możemy się szybciej przyjrzeć dlaczego. Wydaje mi się, że to powinno w zasadzie zniknąć i ograniczyć się tylko do tego jednego małego obiektu, więc może tutaj robię coś źle. I teraz spróbujmy pokombinować. Jeżeli wezmę unię, widzę, że wygrywa w tym momencie cały cube. Jeżeli wezmę różnicę, to oczywiście nic nie ma. Jest intersect, który tutaj moim zdaniem został źle policzony. Więc usunę w tym momencie ten boolean i spróbujmy się jeszcze trochę skupić nad tym obiektem tutaj. Może tu jest troszeczkę czegoś za dużo i na przykład w trybie edycji mogę spróbować zrobić coś takiego, że wcisnę klawisz W i wezmę Remove Doubles. Od razu widzę, że 12 wierzchołków zostało usuniętych i to może wpłynąć na działanie samego modyfikatora. Spróbujmy teraz. Więc teraz zacznę może od drugiej strony. Do tego cube'a dodam sobie modyfikator boolean do większego i teraz jako obiekt do intersekcji wybiorę tą pokrywę górną. I teraz się udało. Wszystko zadziałało elegancko, więc mogę wcisnąć guzik Apply i teraz mam tak naprawdę dwie pokrywy. Jedna jest zielona, bo jest jeszcze w grupie. Grupy są w panelu Object i tutaj jest dodana grupa Outer Cover. W tym momencie to nie jest takie istotne. No i mam także drugi obiekt w tym samym miejscu, który jest tym moim wynikowym cube'em, który nie ma na razie żadnej sensownej nazwy tutaj. No i teraz mógłbym w zasadzie nazwać go sobie ładnie Outer Cover, bo to będzie tylko jeden obiekt, który będzie trzymał tą moją nazwę. A to, co jest w grupie, mogę w gruncie rzeczy usunąć. Więc teraz ten obiekt, który tutaj jest, to jest obiekt, który nakłada się na tą moją drugą geometrię. Mogę go na chwilę przesunąć, żeby porównać. I teraz zobaczmy sobie na przykład ten nowy w trybie edycji, jak on wygląda. Jeżeli popatrzę na niego i spróbuję przesunąć jakikolwiek obiekt, to widzę, że nadal tutaj trafiają się jakieś błędy, jakieś errory. No więc niestety będzie trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Boolean tutaj za bardzo nie zadziałał, ale być może nie jest to ten obiekt. Zaraz sprawdzę ten obiekt, który może być tym właściwym. Już teraz sam nie wiem, chyba nawet. No, może i nie. Nie, tu jest tak samo dokładnie. No więc w tym przypadku Boolean nas raczej nie uratował i będzie trzeba ręcznie przeprowadzić taką reedycję tych dwóch obiektów. Na początek może cofnę przesunięcie jednego z nich, tak żeby były oba w tym samym miejscu. I teraz musimy ustalić, który będziemy edytować na którym. A więc przechodzimy teraz do drugiego sposobu, w przypadku gdy ten pierwszy zawiódł, a ten pierwszy czasami może się udać w przypadku takiego prostego modelu, ale tym razem jakoś nie wyszło, więc trudno, zobaczymy. Spróbujmy w takim razie w trybie edycji zbudować ten model porządnie na tym modelu, który już mamy. I teraz w zasadzie nie jest to takie skomplikowane zadanie, więc mogę zacząć nawet zupełnie od zera, więc wszystkie te wierzchołki, które tutaj są, zaznaczę i wywalę. W tym momencie mam po prostu pusty obiekt, do którego dodam nowy plane, który jest teraz na górze. Mogę go trochę pomniejszyć, mogę go przesunąć w dół. Wszystko jedno, czy to będzie prosto, czy nie. Za chwilę będziemy przyciągać ten plane do konkretnych miejsc w tym naszym obiekcie. Więc tutaj jest widok z góry. Weźmy sobie ten widok z góry, na przykład w ten sposób. I spróbujmy od niego zacząć. I teraz, żeby zrobić coś takiego jak ta edycja obiektu na innym obiekcie, przy czym ten inny obiekt to będzie nasz taki jakby podpowiadacz, gdzie mamy ustawić wierzchołki, trzeba zrobić tak, że na początku przełączamy się do trybu wierzchołków, tak żeby móc zaznaczać pojedyncze wierzchołki, a później włączamy sobie coś takiego, co jest tutaj. To jest takie menu, które nazywa się Snap Element i będziemy przyciągali nie do siatki, korzystając z klawisza Control, tylko do pojedynczych wierzchołków. Jeżeli takie coś sobie tutaj wybiorę, mogę teraz zrobić tak, że nacisnę G, aby przesuwać jeden z wierzchołków i wciskając klawisz Ctrl mogę wybrać miejsce, do którego ten klawisz, znaczy do którego ten wierzchołek będzie przyciągany. Więc nie jest istotne, w którym miejscu leżał na początku plane. Istotne jest, do którego miejsca ja go teraz przyciągam. A więc zaznaczę teraz kolejny wierzchołek i z Ctrlem przyciągnę go tutaj. Wezmę sobie jeszcze ten i również klawisz G, żeby włączyć przesuwanie i na samym końcu go dodam
i teraz ten przyciągniemy tutaj. Dzięki temu uzyskałem płaszczyznę leżącą dokładnie w płaszczyźnie mojego modelu. I możemy to ocenić poprzez to, że widzimy takie migotanie niezbyt przyjemne. To jest Z-fighting, czyli walka dwóch płaszczyzn o dostęp do światła, o bycie na wierzchu. A ponieważ one są dokładnie w tym samym miejscu, a Bender licząc te płaszczyzny czasami musi zaokrąglać jakieś liczby, to czasami błędy tych zaokrągleń powodują takie miganie i tworzenie różnych śmiesznych wzorków, ponieważ paterny bitowe się powtarzają w liczbach zmian przecinkowych. A więc mamy teraz zbudowaną taką górną pokrywę i możemy teraz śmiało ją całą zaznaczyć przez A, a następnie wykonać operację Extrude. Naciskam klawisz E, automatycznie jest w kierunku normalnym Extrude zrobiony i ciągnę go do tego miejsca, aż dojadę do granicy tego plane'a tutaj. I naciskam lewy klawisz myszy wtedy. Oczywiście trzymam Ctrl, więc Extruda zrobiłem od razu i już mam go tutaj gotowego. Oczywiście normalne są pewnie nie we właściwą stronę. Proszę zobaczyć. Ta górna powierzchnia jest jaśniejsza. Przynajmniej czasami się wydaje jaśniejsza od tej, która jest tutaj. Ta jest taka ciemno-niebieska. I to znaczy, że płaszczyzna może być zrzucona do środka, a nie na zewnątrz, tak jak powinna być. Ale to później poprawimy. Teraz trzeba zrobić kolejną operację, która nazywa się Inset. Naciskam klawisz I. Jak wcisnę I, trzymając myszkę lekko z boku, to jestem później w trybie, który pozwala mi zrobić takiego jakby wewnętrznego ekstruda. To jest nic innego jak tylko zwykłe wcięcie. I teraz postawiając je sobie w jakimś takim wygodnym miejscu, mogę ponownie złapać za poszczególne wierzchołki prawym klawiszem, a później z klawiszem G ustawić je w narożnikach, tak żeby były umieszczone odpowiednio, precyzyjnie, tak jak na starym modelu. Dokładnie tak by to wyglądało. Myślę, że to będzie tutaj. W porządku. I teraz pozostaje mi tylko zaznaczyć te cztery wierzchołki wewnętrzne i zrobić kolejnego ekstruda, który będzie musiał być zakończony gdzieś w środku. Teraz, aby widzieć ten środek, przełączę się na chwilę do trybu widoczności krawędzi i ustawię sobie cały ten widok z boku albo od frontu, tak żeby widzieć dokładnie przekrój. Ten przekrój może być tu słabo widoczny, ponieważ są tam obiekty, które są zaznaczone na kolor zielony. W każdym razie tutaj jest jedna płaszczyzna, do niej muszę dociągnąć ekstrudem tę swoją płaszczyznę, a tutaj jest płaszczyzna poprzedniej ściany, której teraz już nie będę tutaj miał. A więc robię teraz ekstruda na tej geometrii. Ustawię się jeszcze raz, tak żeby było wszystko ładnie widać. Mogę już wygumkować, wciskając klawisz D i prawy klawisz myszy. To jest Jelly Pencil, który znajduje się gdzieś tutaj, tylko mam ten panel zwinięty, więc nie będę go szukał. No i teraz robię ekstruda. Wciskam E. Automatycznie on jest ustawiony w odpowiedniej osi. Gdyby tak nie było, to zawsze mogę zobaczyć, jakie są osie w tym miejscu. Wcisnąć na przykład Z, żeby wymusić tę oś. I teraz dojeżdżam do tego miejsca, gdzie jest to przecięcie i wciskam Ctrl. W tym momencie cały ekstrud sięga do tego miejsca, do którego powinien sięgać. Gdy włączę teraz podgląd, widzę, że to jest dokładnie tak, jak powinno być zrobione. No i to jest mój cały model. Tak naprawdę on jest bardzo prosty i nie ma tutaj większej filozofii, więc nie wiem, czy w sumie stosowanie Boolean, czy zbudowanie go od zera, to są porównywalne czasy. Gdyby model był bardziej skomplikowany, wtedy by się trzeba było bardziej namęczyć. Teraz wracam do trybu obiektowego. Mogę zaznaczyć ten model, który był tutaj jako stary. To jest ten, on jest zielony. Mogę go już teraz wywalić. On jest niepotrzebny. Poleciał. Natomiast ten model, który jest tutaj, wymaga jeszcze odrobiny korekty. To znaczy, on na cały czas te normalne na zewnątrz, znaczy do wewnątrz, więc pokażę może, o co chodzi. W trybie edycji, jeżeli wszystkie ściany zaznaczę, albo nawet jak nie będę ich zaznaczał, to nie ma znaczenia, mogę znaleźć panel, w którym jest Mesh Display. I tam jest taki panel malutki jak Normals. Gdy wcisnę Normals dla ścian, widzę te wąsy tutaj. I z tego, co widzę, to te wąsy całkiem nieźle się układają. Chociaż właśnie nie do końca. Proszę zobaczyć, że tu wydaje się, że jakiś wąs wystaje z tej ściany, a więc można byłoby nabrać przekonania, że to jest właściwa normalna. Tak jednak nie jest. Normalna tej ściany kieruje się w drugą stronę i przebija ścianę na wylot. Tak samo jest z drugiej strony. Jeżeli skrócę troszeczkę te normalne tym suwakiem tutaj, to zobaczymy, że one chowają się gdzieś do środka i dopiero w trybie wyglądu widoku siatki mogę widzieć, że te normalne są w środku, są skierowane do wnętrza. Żeby przeliczyć je na zewnątrz, trzeba wcisnąć Ctrl-N i to jest skrót, który normalnie ładuje nowe ustawienia sceny pustej w Blenderze, ale w trybie edycji działa jako odwracacz normalnych. Wcisnąłem i one się odwróciły wszystkie na zewnątrz i jest teraz już w porządku. Jeżeli teraz wrócę do widoku Solid i do trybu obiektowego, to widzę, że te ściany są cieniowane w taki jasno-niebieski sposób i to jest właśnie ten dobry sposób, do którego można być przyzwyczajonym jakiś czas w Blenderze po sieci. Ostatnia rzecz, którą warto byłoby tutaj zrobić, to ustawić sobie środek obiektu dokładnie w środku tej geometrii tutaj, a więc Ctrl-Alt-Shift-C i Origin to Geometry. Bam.
i mam teraz środek obiektu w środku, natomiast jego pozycja pozostała bez zmian w stosunku do całej reszty ula. I tutaj widać, że jeżeli włączę sobie kolejną rzecz, i jeszcze kolejną, i później jeszcze kolejną, to te elementy wszystkie do siebie pasują. Dobra, zróbmy dla wprawy i dla ćwiczenia jeszcze ze dwa takie elementy i to będzie, myślę, koniec tutoriala związanego z modelowaniem. A więc kliknę w drugą warstwę. Na drugiej warstwie mamy taki element, dosyć też nieszczęśliwy, bo złożony z kilku kawałków. I ten element możemy również próbować potraktować tak jak poprzednio, czyli na początku usuwamy z niego modyfikatory, jeżeli jakieś by były. Później nakładamy łączenie, czy też łączymy wszystkie elementy do siebie, nakładamy modyfikator boolean i próbujemy ogarnąć całą tą geometrię w jednym, jedynym kawałku. Jeżeli obiekt jest zrobiony precyzyjnie, nie ma żadnych dziur tutaj w środku, to wtedy powinno nam się udać, ale wydaje mi się, że tutaj mogą być dziury, no i będzie trzeba sprawdzić, co wtedy. Więc sprawdźmy na początku, co będzie, gdy zastosujemy to normalne podejście. A więc zaznaczam poszczególne krawędzie listy, następnie środek, po to, aby był ten środek tym głównym centrum obiektu i Ctrl-J. Połączone zostało wszystko jak trzeba. Sprawdzam, modyfikatorów żadnych nie ma. Mogę teraz dodać do sceny Cube. Jeszcze wcześniej usunę go z grupy Inner Cover, żeby już nie przeszkadzał. No i teraz dodamy sobie modyfikator Boolean. Dodam także dużego Cube'a i w tym modyfikatorze Boolean tutaj będzie trzeba wybrać, że chodzi nam o tego Cube'a i liczymy intersekcję. No i z jakiegoś powodu znowuż to nie chce działać. Wydaje mi się, że zaznaczyłem zły obiekt być może, więc wywalę tego Cube'a, jeszcze raz zaznaczę i teraz wybieram ten obiekt. Rzeczywiście Cube i rzeczywiście nie działa. Więc jest to być może moja przypadłość jakaś, w sensie tej wersji Blendera, której używam, więc spróbujmy zrobić to odwrotnie. Do Cube'a dodaję, do tego dużego, dodaję coś takiego jak Boolean, a następnie wybieram ten obiekt mały i wtedy to działa. Być może ma to sens. Duży ograniczam do małego, w związku z tym jest tutaj konieczność ogarnięcia tej niskiej geometrii. Teraz wciskam Apply i patrzymy, jak nasz model jest zbudowany, czy jest w porządku, czy nie. I widać, że są tutaj jakieś ścianki, ale na razie nie wygląda to bardzo źle. Pewne ścianki wewnętrzne są tutaj, w tym miejscu. Będzie trzeba je zlikwidować. No i ogólnie ogarnąć cały ten model, tak żeby on zachował tą geometrię, którą ma. Dobra, więc sprawdźmy, co by było, gdybyśmy te ścianki usunęli. Przełączę się do trybu ścian i na początku kliknę ściankę, która jest tutaj na przykład. Ona jest tu, w tym miejscu. Jak widzimy, ona nie jest tutaj potrzebna. To powinna być jedna wspólna geometria. Tak samo ten element jest niepotrzebny i zdaje się, że ten. Te wewnętrzne ściany muszą stąd wylecieć. A więc usuwam je przez X i wywalanie face'ów. Pach. Poleciały. Wydaje mi się, że coś tu jeszcze zostało. Tak, to jest druga kopia tej ścianki, więc temu także trzeba usunąć. I tu są jeszcze dwie kopie, ponieważ pamiętamy, że tu spotkały się dwie płaszczyzny z dwóch różnych części struktury. No i teraz widać, że już jest pusto. Są także jakieś niepotrzebne krawędzie w tym miejscu, więc w trybie zaznaczenia krawędzi mogę próbować się również tych krawędzi pozbyć. Z jakiegoś powodu nie mogę ich tutaj kliknąć. Być może są z czegoś innego zrobione. Sprawdźmy, co będzie, jak ruszę wierzchołkiem. O, widać teraz, że jest tutaj jeszcze jakaś nakładająca się geometria, dosyć paskudna. W związku z tym zróbmy może na początku zaznaczenie całości, klawisz W, remove doubles i poleciały się na dwa wierzchołki. Teraz sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Widać, że to jest jakaś dziwna historia z tym elementem, ale podejrzewam, że to nie jest prawdziwy element naszej geometrii, tylko element ten, który stoi pod naszym modelem. Jeżeli wrócę do trybu obiektowego i zaznaczę ten element, mogę przesunąć go w dół i wtedy widzimy, że to jest stary element, który miałem poprzednio. Albo przesunąłem właśnie ten swój. Już teraz sam nie wiem, który jest który. No więc trudno. Zobaczmy, co tu mamy. Tutaj próbujemy ustalić tę samą geometrię dla wszystkich elementów i to wydaje mi się, że mogłoby tak zostać. Nasza geometria będzie zawierała ten element na ścianach, co będzie miało znaczenie do rozwijania siatki UV później. Możemy to w ten sposób zostawić. I teraz zobaczmy, co się dzieje tutaj w środku. Czy tu na przykład jest wszystko w porządku? Widzimy, że również nie. Niestety, ta geometria powinna być tutaj zintegrowana ze sobą. A więc musimy ją jakoś połączyć. Więc teraz będzie trzeba niestety wziąć się za takie prawdziwe modelowanie, dosyć żmudny proces i niezbyt wdzięczny. Przede wszystkim potrzebujemy tutaj wstawić nowy wierzchołek na tej długiej krawędzi. Możemy także postąpić jak, że tak powiem, słoń w składzie porcelany i tę krawędź stąd wywalić. Usunę ją przez X i Edges i teraz powstała mi tutaj dziura. Ale dzięki temu, że mam taką dziurę, mogę lepiej zapanować nad strukturą geometrii, którą tutaj mam. A więc na początku mogłem wywalić również tę krawędź,
ponieważ ona jest tutaj znowuż za długa. I to, co powinienem zbudować w trybie wierzchołków, to jest krawędź, która jest króciutka, która sięga tylko do tego miejsca. Po to, aby mieć później jakąś kontrolę ewentualnie nad tym kształtem, który powstanie tutaj. Tutaj powinna pewnie być taka kratka być może, albo coś jeszcze podobnego. Na razie myślmy o tym w ten sposób. Więc powstaje pytanie, jak zbudować fragment geometrii, którego teraz tutaj brakuje. Możemy użyć tego naszego stylu przyciągania wierzchołków do wierzchołków i po prostu wyekstrudować stąd krawędź, a później dociągnąć ją w osi do tych wierzchołków, które są w tym miejscu. A więc robimy coś takiego. Na początku E, klawisz E od Extrude i teraz on jest swobodny, więc mogę zafiksować jego kierunek do osi X, wciskając X. I teraz, gdy już z X-a nie może zejść ten wierzchołek, mogę wcisnąć Ctrl i dociągnąć go do tego wierzchołka, który tutaj pokazuję. W tym momencie nasz wierzchołek ustawia się możliwie najbliżej, czyli dokładnie prostopadle ponad. To jest najbliższa odległość, matematycznie wyliczona przez Blendera. No i teraz, gdy już mam coś takiego, to mogę śmiało tę ściankę tutaj zbudować. Zaznaczając wierzchołki, naciskając klawisz F, F od Face. Teraz widzę, że tę ścianę, która jest tutaj, mogę również śmiało wywalić. Tu powinna być dziura, a więc usuwam tego Face'a. To jednocześnie usuwam jedną ściankę z wnętrza i widzę, że tu trzeba usunąć tę krawędź także. Ona również nie będzie tutaj potrzebna. I teraz to, co mam, mogę już próbować łączyć, a więc te trzy krawędzie połączę w taką małą ścianę. Teraz w szerszym jakby aspekcie trzeba wrócić do tego drugiego narożnika po drugiej stronie i tu również zrobić pewne porządki, więc tę krawędź na pewno mogę wywalić, a razem z nią poleciała ściana. Tak samo tę mogę wywalić, wtedy wyleci ta ściana, która jest poniżej i ta płaska tutaj. Tak samo te dwie krawędzie mogę usunąć. Wydaje mi się, że one nie będą tutaj potrzebne, ponieważ one będą chyba wewnętrzne. Zresztą się jeszcze to okaże, ale na razie je wywalmy, najwyżej później je dodam. No i to, co zostało, to jest właśnie to, co teraz jest tutaj potrzebne, co widzę. No i teraz tu można zrobić bardzo podobnie. I ponieważ mam teraz włączony taki skrypt, który nazywa się F2, to mogę próbować kliknąć tutaj, w ten wierzchołek, unieść mysz w to miejsce, gdzie jest brak ściany i nacisnąć klawisz F. I widać, że ten skrypt w tym momencie ładnie zadziałał, ponieważ były takie dwie krawędzie, do których on po prostu dodał sobie ścianę, taką po prostu, będącą czworokątem. Tak samo mogę zaznaczyć te dwa wierzchołki tutaj i używając skryptu F2 nacisnąć po prostu F i on nie stworzy nowej krawędzi, tylko zbuduje całą ścianę w oparciu o te cztery najbliższe wierzchołki. Jest to dosyć szybka metoda na modelowanie. Teraz potrzebowałbym zamknąć tą ścianę i połączyć wierzchołki na niej z tą ścianą, a więc ta będzie na pewno dobrze zrobiona, tak jak powinna być zrobiona i to wszystko będzie elegancko tutaj działać. Możemy teraz dokończyć również sam dół tutaj, czyli te dwa wierzchołki zaznaczę i widać, że tu jest niestety za daleko, ponieważ ta krawędź, która jest w tym miejscu, również powinna mieć wierzchołek tu poniżej. Mogę ten wierzchołek dodać za pomocą takiej dziwnej operacji, którą robi się za pomocą klawisza Alt D. Tutaj extrude nie będzie w zasadzie sensowny, ponieważ już mam tu krawędź. Ja na tej krawędzi chciałbym mieć po prostu dodatkowy wierzchołek. Kiedyś robiło się to w ten sposób, że taką krawędź się zaznaczało. Później naciskałem W, robiłem Subdivide i jak już wróciłem do trybu zaznaczania wierzchołków, to na środku tej krawędzi stał zaznaczony wierzchołek. Później przez dwa razy G można go było przeciągnąć troszkę w pobliże tego naszego miejsca i starannie ustawić przez G, X, a później Ctrl i już jest wierzchołek we właściwym miejscu. Oczywiście tak można było robić kiedyś i dalej tak można robić, nie ma zakazu, ale nie ma też obowiązku. Teraz jak mam ten wierzchołek w tym miejscu już obecny, to mogę z niego wyekstrudować tak jakby pojedynczy wierzchołek, który będzie połączony z krawędzią, no i to z taką krawędzią, którą pokażę. A więc mysz umieszczam teraz nad krawędzią tą długą, na której chcę mieć wierzchołek i naciskam Alt D. I to powoduje, że powstaje nowy wierzchołek, świeżutki, błyszczący, który już jest umieszczony na właściwej krawędzi. I ten wierzchołek mogę sobie gdziekolwiek bądź postawić, ale najlepiej wcisnąć teraz jeszcze przycisk X, aby go zmusić do poruszania się po osi X, tak żeby się za daleko nie odsunął. I mogę również próbować go z kontrolem umieścić tuż pod tym moim wierzchołkiem. A więc za jednym zamachem zrobiłem wierzchołek i postawiłem go we właściwym miejscu. To jest taki fajny myk. Klawisz Alt D. Teraz jeżeli kliknę w te dwa wierzchołki, wcisnę F, to od razu powstaje mi właściwa ściana we właściwej wielkości. No i pozostaje tylko zamknąć tą zewnętrzną ścianę, która składać się będzie z większej liczby wierzchołków. Tak jak tutaj widzę, to będzie ich chyba z 8. Naciskam F, jest zamknięcie, elegancko. No i teraz trzeba zająć się tą wewnętrzną stroną.
Strona wewnętrzna może być troszeczkę kłopotliwa, ponieważ tutaj była taka niewielka różnica w wysokości i nie mogę tam teraz zajrzeć, ponieważ korzystam z widoku ortograficznego. Ale jeżeli spróbowałbym tam wejść jakby z widokiem z kamery, to oczywiście mogę zrobić, tylko się muszę przełączyć do widoku z perspektywą. Wciskam piątkę na klawiaturze numerycznej, troszeczkę cofam widok, aby mieć przed nosem całą tą moją geometrię i wciskam teraz kropkę na klawiaturze numerycznej. Dzięki temu cała scena zostaje przesunięta w pobliże tego mojego zaznaczonego obiektu, w tym przypadku to jest wierzchołek. I widzę też taki pewien przekrój jakby, który kamera mi tu pokazuje, ale mogę się spróbować zbliżyć jeszcze bardziej. Aż w końcu będę gdzieś tutaj w środku, a więc mogę dokładnie zobaczyć, co się dzieje. Nie mogę jednak się bliżej przybliżyć, ponieważ nachodzi mi tu jakby takie odcięcie tego mojego widoku, które jest bliżej mojej kamery. Jest to bardzo duże zbliżenie i może dlatego tak dziwnie to działa. Więc aby nie było tego nieprzyjemnego rozcięcia, żebym mógł się jeszcze bardziej zbliżyć, muszę poszukać czegoś takiego jak View. Jest tutaj taki panel, jak View, i mam tutaj coś takiego jak Clipping. Clipping to jest przycinanie tego widoku, a więc mogę ustawić sobie na przykład końcówkę na 1, albo nawet na jeszcze mniej. Zobaczmy, 1 tutaj jest minimalne ograniczenie. Mogę nawet próbować wpisać coś, ale to i tak nie będzie działało. Jeden to jest po prostu odcięcie widoku, który powoduje, że w oddali znikają mi pewne obiekty. Natomiast jest także odcięcie od przodu, które powoduje, że to, co jest bliżej, znika. I to jest ta wartość startowa tutaj. Mogę tą wartość startową dać na mniejszą niż 1/10. Wtedy będę widział trochę lepiej. Dałem 1/1000, a tu po staremu mogę ustawić 1000. Kiedyś o tym wspominałem przy okazji opowiadania różnych opcji związanych z widokiem, a to było chyba ze 2 lata temu. Dobra, więc teraz jakby mogę już zajrzeć do środka tej mojej geometrii i zbliżyć się bardzo mocno do tego mojego wierzchołka, żeby ocenić, na ile on tutaj jest zagmatwany. I to, co widzę, to jest pewna nadmiarowość w tej mojej geometrii. Przede wszystkim niepotrzebny jest ten wierzchołek tutaj. Mogę go śmiało wywalić i razem z nim polecą te dwie krawędzie, do których jest przyczepiony, jednocześnie ta ściana, która również nie jest potrzebna. A więc usuwam go przez po prostu delete vertices. No i on zniknął i teraz mogę już być pewien, że tutaj mam wszystko w porządku. Tak samo będzie trzeba sprawdzić drugą stronę, ponieważ tam będzie podobna sytuacja pewnie. Więc jeżeli kliknę w cokolwiek, się przybliżę w to miejsce, gdzie jest ten drugi narożnik, mogę oczywiście wcisnąć kropkę, czasami zapominam o tym, to teraz patrzę, że tu jest bardzo podobnie. Widzę też, że tu nakładają się jakieś dwie ściany, więc ten wierzchołek, który tu stoi w tym miejscu, jest oczywiście niepotrzebny. A więc wywalam go. Tak, poleciał. No i teraz zrobiła mi się tutaj na oko dziura. Teraz patrzę, jak to wygląda, czy to jest dobrze, czy źle, czy ja to rozumiem, czy już nie. Różnie może być. Niech jeszcze się temu przyjrzę. Tutaj jest widok z zewnątrz. Teraz tak, ten widok z zewnątrz troszeczkę mi się tu pogmatwał. I tutaj są znowuż takie dwa wierzchołki ukryte, których sens jest raczej niewielki. Więc ten wierzchołek, który jest w tym miejscu, powinien moim zdaniem wylecieć. Usuwam go. Natomiast ten, który jest tutaj, powinien służyć jako połączenie tego fragmentu ściany. I tak naprawdę powinno być, więc przybliżam się teraz. Nie mogę już bardziej, zobaczcie. A więc muszę wyjść z tego trybu powiększenia i przesunąć się po prostu jakby geometrycznie. I tak nie mogę bardziej się przybliżyć, więc mogę kliknąć jeden z tych wierzchołków tutaj i wcisnąć kropkę. I to centruje mi widok na całości jakby, ale skutkiem tego mogę podejść troszkę bliżej tutaj. Teraz widzę, jak to mniej więcej może wyglądać. Zobaczmy, ten wierzchołek powinien być zaznaczony, a nie ten, który zaznaczyłem, więc ten odznaczam. Przybliżam się trochę bardziej, żeby dobrze widzieć i teraz zaznaczam ten i ten. I teraz jak wcisnę klawisz F, stworzę ścianę. I ta ściana nie będzie jeszcze taka całkiem dobra, ponieważ tu na środku będzie jeden wierzchołek, który nie będzie w ogóle się z nią stykał. Zobaczcie, jeżeli odsunę go, to tworzy mi się taka dziura. I to jest niestety niezbyt fajne. Więc należałoby przy zaznaczaniu wierzchołków tworzących tą ścianę uwzględnić również i ten wierzchołek, więc tego też zaznaczę. I teraz wcisnę klawisz F. W tym momencie ta ściana już jest połączona z krawędziami i to jest jedna spójna geometria, przynajmniej jeżeli chodzi o tą górną część. Tak to wygląda. Dużo modelowania w tym momencie, no ale o to właśnie chodzi. Teraz mogę zaznaczyć te dwa wierzchołki, które są poniżej mojej płaszczyzny. One są tutaj. Mam nadzieję, że to dobrze widać. I wrócić w miejsce, w którym są z drugiej strony również takie dwa wierzchołki do zaznaczenia. Zdaje się, że muszę tutaj najpierw przeskoczyć. Mogę spróbować wykorzystać tą swoją wtyczkę, więc na początku może zrobię krawędź. Ta krawędź jest źle tutaj zrobiona. Weźmy sobie zaznaczmy te dwa wierzchołki, tak jak teraz. Ok, tak to wygląda mniej więcej od środka. Zrobię krawędź. I teraz należałoby stworzyć ścianę.
że widzę, że tutaj jest jeszcze coś nie tak. Zwróćcie uwagę na taką jedną małą, podchwytliwą rzecz. Może to lepiej będzie widać w widoku siatki. To jest widok siatki. Tu mam zaznaczony wierzchołek. I widać, że krawędź koło tego wierzchołka jest żółta, a druga krawędź jest w ogóle biała. Tak jakby nie widziała, że ten wierzchołek tutaj stoi. I to jest prawda, ponieważ w tym momencie nie jest to w ogóle połączone ze sobą. A więc ta długa krawędź jest również do wymiany i ona również powinna mieć dodany wierzchołek, który jest wyciągnięty być może stąd. Możemy zrobić coś takiego, nie tej krawędzi dodać wierzchołek tak po prostu. Na początku ten, który tutaj mam, mogę odsunąć do góry, chociaż nie chciałbym tego robić, ponieważ stracę to położenie, które tutaj jest. A więc spróbujmy na początku kliknąć tu i zobaczyć, którą krawędź będziemy mieli. Jeżeli teraz wezmę Alt D, to na jednej z krawędzi tworzy mi się wierzchołek, ale to nie o to chodziło. Więc spróbuję ustawić mysz nad tą krawędzią i wtedy Alt D. I teraz być może jest to dobry wierzchołek, zaraz sprawdzimy, ale znowuż nie. Ten wierzchołek należy do tej krótkiej krawędzi, a ja chciałem mieć go na długiej krawędzi. W związku z tym odsunę go i postawię obok i teraz jeszcze raz zaznaczę coś w środku tutaj. To jest ta długa krawędź, wcisnę Alt D i teraz znowu mi się nie udało. Spróbujmy podejść troszkę niżej, na przykład tak i jeszcze raz Alt D i teraz dopiero mam właściwy wierzchołek tutaj zaznaczony, więc szybko wciskam X, aby zakonstruować go czy ograniczyć do tej osi i na tej osi mogę go teraz spokojnie postawić. Jak on jest na tej osi, to jest wszystko w porządku. Mogę go później spokojnie jeszcze przesunąć, ale żeby uporządkować scenę, usunę na początku te dwa wierzchołki, które miałem tutaj, które dodałem po prostu niechcący. A więc należy je zaznaczyć i wybrać klawisz X, a później Limited Dissolve. I one nie znikają, dlatego że tworzą tutaj pewną ścianę, pewną płaszczyznę, więc mogę wybrać sobie Dissolve Vertices. Wtedy krawędź, która była z nimi związana, zostaje ustawiona na tej długiej krawędzi, ale ja mam teraz już wierzchołek, którym mogę manipulować. I ten wierzchołek powinienem wstawić w miejsce, gdzie jest ten wierzchołek tutaj. Czyli ten przesuwam w miejsce tego. I gdyby one się połączyły, to ta krawędź tutaj, która jest podwójna, stałaby się krawędzią pojedynczą. Można to wymusić, włączając specjalny tryb, który nazywa się Merge Editing. Jest to dostępne w menu Mesh i tutaj Auto Merge Editing. Można także wcisnąć guziczek w narzędziach na pasku stanu, który jest tutaj. Czyli włączę ten guzik, i teraz przesunąć swój wierzchołek do tego wierzchołka tu, to one się razem zmerdżują, czy też połączą i to będzie jeden wierzchołek już, tak jak widać. Tak to właśnie wygląda. Ok, kontynuując naszą pracę, mogę włączyć sobie widok ścian, no i zaraz zobaczymy, że będzie to można już dość szybko ukończyć i będziemy mieli geometrię prawie że zamkniętą, przynajmniej jeżeli chodzi o ten dół tutaj. Potrzebujemy również mieć coś takiego jak zaznaczony ten środkowy wierzchołek, i te dwa, które są tutaj, mam nadzieję, że uda mi się zaznaczyć. W tym widoku to by był ten i ten. A więc F i już mam zrobioną ścianę. Jest w porządku? Myślę, że tak. Mogę też usunąć starą geometrię, która mi tutaj troszeczkę zasłania. To jest ta płyta leżąca na dole, więc X i wywalę ją. I będę dalej pracował nad tym naszym modelem. Ten nasz model tutaj jest jeszcze no, taki dosyć surowy. Dużo jeszcze zostało z nim roboty. A więc kontynuując, należałoby sprawdzić, co z tymi ścianami się dzieje. Czy tam w środku nie ma jeszcze jakichś przykrych elementów, które należałoby wywalić. Jest to dosyć żmudna robota i dla skomplikowanego modelu może trwać nawet dość długo. Więc przygotujcie się na to remodelowanie, że to jest rzeczywiście taki no, kawałek zabawy, można powiedzieć. Ale jeżeli chcecie z takiego modelu, jaki był zrobiony, zrobić inny model, to w zasadzie nie ma innego wyjścia. Widać teraz tutaj, jak ustawione są te klepki i w zasadzie ta krawędź to nie jest ta, która powinna tu zostać, a więc mogę dać Limit Dissolve, ale usuwana jest zbyt wiele, bo leci z wierzchołkami, więc mogę za to wziąć Dissolve Edges. I to usuwa mi również wierzchołki, więc przełączę się do trybu krawędzi i teraz spróbuję dać Dissolve Edges. I teraz nadal jest problem, więc z tym też musimy powalczyć, więc spróbuję na początku ustalić, czy nie ma tutaj przypadkowo jakiejś dodatkowej geometrii, która nam przeszkadza. Ten efekt powinien być dosyć prosty do ogarnięcia. I tak naprawdę mogę zrobić to na przykład tak, że przełączę się do trybu ścian, tę ścianę i tę ścianę zaznaczę, a później wcisnę F. I wtedy ta krawędź ze środka znika, dokładnie tak jak ją zrobił na niej Dissolve'a. Okay? Mamy teraz taki efekt, jakbyśmy... No w zasadzie to chyba nie o tą krawędź mi chodziło, więc cofnę. Chodziło mi o to, żeby usunąć tą krawędź stąd, a więc możemy po przełączeniu się w tryby ścian zaznaczyć tę ścianę, a później je ze sobą połączyć. I to jest teraz dopiero odpowiednik tego połączenia klepek. Oczywiście tutaj ta krawędź jest również zbędna, więc połączę te dwa fragmenty. I to już wydaje mi się całkiem sensownie zrobione. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych dodatkowych śmieciowych krawędzi. Sprawdźmy. Trzeba trochę poruszać.
całością, zobaczyć jak to się zachowuje. No ale tu wydaje mi się, że jest w miarę dobrze. Jest też taka rzecz, że ta krawędź tutaj jest krótka i ta na dole jest krótka, a więc tu będą stały dwa puste wierzchołki. W tym miejscu, proszę zobaczyć, jest wierzchołek i w tym również jest wierzchołek. I te wierzchołki w tym miejscu są teraz już niepotrzebne. Można dać na nie Limited Dissolve i one znikają. Więc teraz tak by wyglądało złączenie tych dwóch ścianek, tych dwóch listew, które tutaj miałem na taki zacios. No i w zasadzie to o to chodziło. Tak to mogło właśnie wyglądać. Przy okazji widzimy tutaj pewną taką dziwną rzecz, którą można traktować jako pewien błąd w Blenderze. Chodzi o to, że jak mam view ustawiony na 1000, to ściany wydają się z bliska przezroczyste, a jeżeli przesuwam swój widok, to ta przezroczystość z nich znika. To jest związane z tym clippingiem tutaj. Jeżeli clipping będzie troszeczkę większy, to ściany będę widział lepiej, chociaż jest to odcięcie z przodu. I przyczyna tego problemu jest taka, że ten element tutaj jest niezbyt wielki. On ma w zasadzie kilka centymetrów średnicy, a wewnętrzna jednostka Blendera stosowana na metry. W związku z tym przy tak małym clippingu już zaczynam dostrzegać pewne niepokojące artefakty. Większość tych ścian tu niestety jest przezroczysta, ale to na razie mnie nie przeszkadza. Mogę je widzieć. Nie jest to jakaś szczególna trudność. Dobra, więc sprawdźmy teraz kolejne elementy. Na przykład, czy ten wierzchołek jest połączony? Widać, że jest. Ten tutaj też. Wydaje mi się, że jest połączony. Możemy zawsze popatrzeć. Możemy sprawdzić narożnik w tym miejscu i to niestety już nudna robota. Ale jak ktoś lubi Blendera, to nie jest to dla niego strata czasu, tylko powiedzmy sobie przyjemność. Dobra, więc pozostaje mi jeszcze wyczyścić to miejsce w podobny sposób jak poprzednio i z drugiej strony to miejsce. I teraz, ponieważ jestem zazwyczaj dosyć leniwy i zachęcam innych do tego rodzaju sprytnego lenistwa, możemy uciec się do pewnego fortelu. Otóż sprawdzę tylko, czy tutaj w narożnikach, czy też w środkowej części jest wszystko w porządku i tu wydaje mi się, że niekoniecznie. Tak, wydaje mi się, że tutaj jest coś nie tak. Mogę się mylić, jeszcze dokładnie się przyjrzę. Nie, jest w porządku. Więc tu jest wszystko połączone jak trzeba. Mogę po prostu uciąć tą niepotrzebną część, tą, która jest do poprawy jeszcze. Do poprawy część jest teraz w miejscu, które jest tutaj, zdaje się. W widoku siatki, być może w widoku ścian. Tutaj widzę, że nie jest najgorzej. Szukam teraz tego rogu, który nie został jeszcze zrobiony. Tutaj wydaje mi się, że jest w porządku właśnie. To jest ta moja lepsza część, to jest ta gorsza. Okej, dobra, to już widzę, która została przeze mnie zrobiona. Więc zrobiłem na razie coś takiego jak ten narożnik i ten narożnik. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście tutaj jest potrzebna jeszcze drobna poprawka, która spowoduje, że będzie to bardziej spójna geometria. A więc zaznaczę ścianę, je połączę ze sobą, a później usunę niepotrzebne wierzchołki stąd przez Limited Dissolve. To będzie ten i ten wierzchołek. I teraz, gdybym chciał już przeciąć tą swoją geometrię, to musiałbym ją przeciąć dokładnie tutaj w połowie. Nieszczęśliwie się złożyło, że akurat w takiej osi należałoby ją przeciąć, o tu. Ponieważ mam zrobione tą górną część tylko, a nie tą, powiedzmy sobie, lewą i prawą. No więc bez większego zachodu możemy spróbować to jeszcze tutaj poprawić. Spróbujmy to szybko przerobić, ponieważ większość geometrii już jest w miarę ok. Należałoby tylko wywalić tą ściankę stąd. Nawiasem mówiąc, jeżeli kółko myszy przybliża mnie tak bardzo skokowo i nie mogę ustawić sobie odpowiedniego powiększenia, to jeden ze sposobów jest właśnie wcisnąć kropkę na klawiaturze i wtedy kółko myszy działa znacznie lepiej. A drugi sposób to jest po prostu wciśnięcie klawisza Ctrl i kółka myszy. Wtedy mogę zoomować swój widok całkiem płynnie. Dobra, spróbuję teraz wziąć coś takiego jak usunięcie tej ściany, więc uwalam wewnętrzną ścianę, tą i tą. Będzie trzeba też zadbać o odpowiednie krawędzie. Myślę, że ta krawędź powinna wylecieć. Dissolve tutaj nie będzie działał, więc trzeba zastosować inną metodę. I te krawędzie, które są tutaj w środku, również muszą wylecieć, więc to mogę śmiało od razu wywalić. Pewnie mi się zrobiła jakaś dziura, którą będzie trzeba za chwilkę załatać. Zaraz zobaczymy. Więc ta krawędź też powinna wylecieć, ale przy niej trzyma się dużo geometrii tutaj. No i to też by trzeba było ocenić, jak to wygląda. Myślę, że tutaj można by połączyć po prostu te dwa wierzchołki i to ujednolici mi geometrię, przynajmniej trochę. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Dobra, to jest w porządku. Tutaj jeszcze brakuje mi jednej ściany, więc mogę od razu tę krawędź usunąć, górną i dom też, więc ta krawędź muszę tylko odpowiednio precyzyjnie zaznaczyć, a nie bardzo mi to wychodzi tutaj. Będzie tak. Nie mogę jej teraz zaznaczyć z jakiegoś
przykrego dosyć powodu. Zobaczymy dlaczego. Ok, teraz ją zaznaczyłem. I to jest ta długa krawędź. Ona powinna stąd wylecieć. Oczywiście robi mi to dziurę, ale to jest ok. I ta też powinna stąd wylecieć, więc teraz jak już nie mam w zasadzie odpowiednich rzeczy, to mogę teraz spokojnie ta krawędź tutaj odbudować. W ten sposób ona powinna być zbudowana. Tak jak teraz dokładnie. Ok, może wrócę już do widoku ortograficznego, ponieważ łatwiej będzie mi przesuwać model i pracować z nim. I tak samo tutaj powinien dodać tą górną krawędź. Natomiast widać też, że w tym miejscu jeszcze trzeba wywalić te dwie co najmniej. A więc te krawędzie usuwam. No i tam pewnie zostało jeszcze coś do poprawienia w tym narożniku, więc teraz się mogę tym zająć. Więc znowu włączę sobie widok siatki, aby było to bardziej poręczne. Może widok wierzchołków powiększę. I tak samo jak wtedy te wierzchołki tutaj trzeba zmerdżować z odpowiednim fragmentem geometrii. Tak samo wyleci ta wewnętrzna krawędź i ta. Mam nadzieję, że to jakoś widzicie, przynajmniej jeszcze, chociaż w ograniczonym stopniu. I to już jest w porządku tutaj. Ta krawędź także jeszcze wylatuje. Pach, nie ma jej. Dobra, sprawdzę jeszcze ten drugi koniec. Tutaj ta krawędź powinna wylecieć, więc już jej nie ma. I tu też wygląda całkiem nieźle, tylko tu jeszcze jedna jest do usunięcia, to będzie ta. Ale to można usunąć poprzez połączenie merge'em ściany. Więc łączę tę ścianę z tą ścianą na przykład. To będzie chyba dobre rozwiązanie, ok. I teraz górne ścianki trzeba połączyć ze sobą w taki sposób. Nie, to będzie akurat odwrotnie trzeba zrobić. A więc ta listwa, którą mam tutaj, powinna w tym miejscu być jeszcze rozcięta. A więc trzeba będzie takie coś zrobić. No więc wystarczyłoby połączyć w ten sposób i usunąć tą drugą krawędź, czyli tą, która jest tutaj. Spróbuję limited dissolve na krawędzi. Udało się. No i teraz zobaczymy, jak to jest w tym miejscu. Wydaje mi się, że ta geometria tutaj jest dosyć spójna już. Zobaczcie, jak to wygląda. Wydaje się, jakby to było dalej złożone z takich klocków, takich klepek przenikających się nawzajem. W tym narożniku jest również ok. Z drugiej strony jest jeszcze dziura. Za chwilkę będzie trzeba ją załatać. Tutaj też jest w miarę ok. Wydaje mi się to prawidłowo zbudowane. I tu jest coś nie tak, ponieważ znowuż w tym narożniku będzie trzeba poprawić którąś z tych krawędzi. Teraz sprawdźmy, o którą tu chodzi. Ta powinna być tą obejmującą jak szczypce. W związku z tym tutaj trzeba było zrobić tak, że te dwie sobie połączę. Ok, no i teraz to wygląda już w miarę w porządku. Z góry i z dołu. Poprawmy w takim razie tę brakującą dziurę w tym miejscu i będziemy mieli nasz model już praktycznie rzecz biorąc ukończony. Będzie można zająć się wtedy innymi rzeczami. Tu widać także w środku, że jest jakaś dziura, którą by trzeba było załatać. A więc możemy śmiało to zrobić, zaznaczając krawędzie, znaczy nie krawędzie, tylko wierzchołki. Będą tutaj wierzchołki, tutaj i tutaj. Tak by to mogło wyglądać. Wszystkie zaznaczone, wciskam F, jest w porządku. I teraz tu jest taka jedna długa krawędź, na której znowuż będę potrzebował przynajmniej jeden wierzchołek, więc mogę zrobić Alt D. Ona już się tutaj dodała. Nacisnę teraz X, aby poruszał się po tej krawędzi i dociągnę go do tego miejsca. Dzięki temu mam tutaj możliwość zbudowania takiej kwadratowej, małej ścianki. To jest w porządku. I teraz będzie trzeba zrobić zaznaczenie tych dwóch wierzchołków, tego wierzchołka po środku i tych dwóch, które są tutaj. I to będzie ta boczna ścianka. I teraz tu, w tym miejscu, znowuż będzie potrzebna górna ścianka, znaczy górny wierzchołek. Więc znowuż mogę wcisnąć Alt D, dodając go tutaj, a później X, a później na przykład wyrównać go do tego wierzchołka i on będzie sobie gdzieś stał. I teraz widać, że to nie zadziałało, stoi w jakimś złym miejscu. Cofnę, sprawdzę, czy to jest w porządku wszystko. Spróbujmy z drugiej strony. Być może na dwóch krokach będziemy musieli oprzeć tę procedurę całą. A więc naciskam jeszcze raz Alt D. Jestem już z tym wierzchołkiem, naciskam X i teraz Ctrl i dociągam do geometrii. Widać, że ten wierzchołek mi gdzieś ucieka bardzo daleko i to nie jest dobry objaw. W tym momencie muszę go postawić byle gdzie, byle tylko na tej osi się znajdował. I teraz wciskam G, później X i dopiero teraz mogę go dociągnąć do właściwego miejsca. I znowuż nie mogę tego tu z jakiegoś powodu zrobić. Przyznam, że tego typu usterki w Blenderze albo błędy, można to tak nazwać, są czasami dosyć wkurzające. Więc jeżeli takiego czegoś nie będę mógł tutaj zrobić, to będzie trzeba się nieźle jakoś napocić nad tym, żeby postawić w właściwym miejscu ten zwykły wierzchołek. Więc spróbujmy może jeszcze inaczej. Dam G, X i teraz znowuż nie działa. Zobaczmy, gdzie on stanął w ogóle. On się ustawił aż w tym miejscu. No naprawdę super, jestem wzruszony. Więc trzeba by go było chyba jednak cofnąć
i spróbujmy zrobić to trochę inaczej. Na początku może zastosujmy taki dziwny trik. Ponieważ Blender źle działa na tej geometrii, która jest teraz tutaj zbudowana, okazuje się, że można go trochę zmylić. I ta pomyłka może wydawać się dosyć głupia, ale dodam tutaj drugi wierzchołek jeszcze, znowuż przez Alt-D. Jeśli wcisnę Alt-D i postawię go gdziekolwiek, na przykład tutaj bez sensu, to teraz ten być może zacznie działać dobrze. Już sprawdziłem, że czasami to się udaje. Więc teraz naciskam G, X i proszę zobaczyć, teraz działa idealnie. W jednym i w drugim przypadku. Więc ustawię go w dobrym miejscu, a ten, który jest tutaj, mogę śmiało przez Limited Dissolve usunąć, Torque plus Dissolve Vertices i już nie ma żadnego problemu, a wierzchołek jest we właściwym miejscu. Czasami wydaje mi się, że struktura, która powstaje po tej kombinacji Alt-D, nie jest do końca tutaj przez Blendera odpowiednio traktowana i dlatego takie efekty dziwne mogą się pojawiać. To może być mylące i może nawet czasami doprowadzić do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Na przykład wszystko się rozsypie albo coś się źle zbuduje. Dobra, teraz ostatni klawisz F. I mam zamkniętą geometrię. I teraz sprawdzamy, jak to wszystko wygląda. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj rzuca w oczy, to to, że cieniowanie na tym obiekcie nie jest zbyt piękne. Nie za ładnie mi to wygląda, a to jest spowodowane prawdopodobnie przez to, że tutaj istnieją ściany lub też takie płaszczyzny, które no niezbyt fajnie zostały zoptymalizowane. Tak mi się wydaje. Więc może być dobrym pomysłem przemodelowanie ich, ale na razie nie ma to żadnego sensu. Myślę, że w tym momencie należałoby poczyścić ten nasz model trochę, na przykład z takiej krawędzi, o tu w ogóle jest dziura jeszcze, proszę zobaczyć, my tu gadu gadu, a tymczasem wewnątrz na przykład jakimś karaluchem wywiało, więc trzeba by zamknąć również tę ścianę, dobrze, że ją znalazłem. Zobaczmy jeszcze, czy czegoś nie zapomniałem, później mi to i tak wytkniecie w komentarzach, więc spoko. No wydaje mi się, że już tutaj nic więcej nie ma takiego. I teraz możemy wymusić cieniowanie na tej ścianie jakieś takie bardziej sensowne, jeżeli wrzucę tryb obiektowy, otworzę sobie panel po tej i dam flat. Flat tutaj jest wskazany, ponieważ niepotrzebne mi są jakieś łagodne przejścia pomiędzy ścianami. Po prostu wystarczy mi flat. Flat to płaskie cieniowanie. Teraz patrzymy, czy wszystko jest w porządku. Tu widzę, jest jakaś dziwna kreska, która nie wiadomo skąd się wzięła. Więc w trybie edycji szybko kontrolujemy, co się dzieje. Zwykle Blender pokazuje nam w takich miejscach, że coś jest nie tak. Włączę może wierzchołki, spróbuję przesunąć któryś z nich. Wydaje mi się, że tu jest ok wszystko, nie brakuje niczego za bardzo. No, żeby po prostu tylko tak było to rysowane. Trzeba być ostrożnym i takie rzeczy czasami sprawdzać. Więc możemy ostatecznie jeszcze zrobić coś takiego, że zaznaczę całość, dam W i weźmiemy sobie Remove Doubles. I widać, że usunięte zostało 0 wierzchołków, czyli cała ta geometria jest w miarę sensownie zbudowana. Żaden wierzchołek się nie nakłada na żaden, co może stanowić jakąś tam jakiś niewielki powód do optymizmu. Już nie liczymy tutaj na zbytnie szczęście. Proszę zobaczyć, tu jeszcze jedna dziura jest. Jak mogłem ją przegapić, to nie wiem. Ale teraz ją załatamy i powinno być w porządku wszystko. Zresztą nawet jeżeli jakaś dziura tutaj zostanie, to i tak później przy teksturowaniu to wyjdzie. Więc na razie nie ma wielkiego powodu do niepokoju. Tak czy inaczej model tutaj wydaje mi się już sensownie zrobiony. Dobra, więc tak by wyglądała zabawa w zasadzie z tym modelowaniem w oparciu o inne modele. I jest to żmudne, jak tylko być potrafi Blender. Ok? Są oczywiście gorsze rzeczy, ale to również przysparza sporo pracy, żeby uzyskać taką samą geometrię, jak ta, co mieliśmy. Myślę, że na tym skończę. Nie będę was już mordował modelowaniem tych pozostałych części, chociaż tutaj jest trochę więcej roboty. I spotkamy się być może w następnym tutorialu na temat teksturowania tego właśnie ustrojstwa. Do zobaczenia. No i cóż, udanych renderów.